teraz to, co będzie najistotniejsze. Mamy wytyczne, takie wytyczne jeszcze zostaną stworzone dla całej koncepcji, jeżeli to było, to sąd nie przestał działać niejako taką osoby wypierające w zasadzie konkursowe. Tworzą dla nas niejako wytyczne pod przekaz mniejszy. I myślę, że dla mnie to jest bardzo dobry, ponieważ mam pewność, że wszystkie bardzo istotne z punktu widzenia aspekty funkcjonowania ochrony, korzystając z przykładów, inne strony będą. A jakie na pewno? To przede wszystkim nawierzchnia, przede wszystkim na troszeczkę z tym, kiedy chodzimy po dziurach betonowej i oczywiście zieleni. Tak naprawdę to jest bardzo istotna infrastruktura, ta mała meble miejskie, które no, każdemu chciałoby się na chwilę przysiąść na ławce fajnej, czy podziwiać miasto, nasze piękne kamienice, mieszkańcy Góry Wrocławskiej w świetle bardzo dobrego oświetlenia, również i latarni, które mogą być funkcyjne, czyli dawać jednocześnie to bezpieczeństwo, jasność na chodniku, ale również podświetlać we właściwy sposób elementy piękne z naszych kamienic. Okej, mamy już wybrane trasy, na jakieś kierunki, to dalej, w praktyce jak możemy rozmawiać. Teraz w oparciu o wytyczne sądu konkursowego rozpisujemy warunki dla tworzenia projektu szczegółowego, bo to nie jest takie proste, jakby się wydawało, tutaj kwestia zapewnienia określonej rozmieszczenia infrastruktury koniecznej do podłączenia na przykład punktów, które będą, czy metrów, które będą sprzedawane na przykład gazety, budżety, muszą one być uzbrojone i podłącze wodociągowe i kanalizacyjne, musi być muszą być podłącze wodociągowe do nawadniania rzek czy innych roślinności na Polsce. W związku z czym teraz trzeba opuścić określony przetarg, który tworzy dokładną